serdecznie. 6 lutego, kolejne podejście z hartowania. Dzisiaj w stylu skandynawskim, naprzemiennie sauną. Na razie tutaj jeszcze nikogo nie ma. Za mną kąpielisko Silesia, kolejny akwen, na którym będziemy sprawdzali, jak to się robi. Naturalna siła. Po zakończonym rytuale saunowania oraz naprzemiennym wejściu do zimnej wody, również krople CBD, aby ukoić układ nerwowy. Przyjechaliśmy zamknięte, ale okazuje się, że jednak kluczyki na nas czekały, także sytuacja jest opanowana. Dzisiaj jest grzanie. Tak, dzisiaj w stylu skandynawskim. Dzisiaj w stylu skandynawskim. Naprzemiennie ciepło-zimno. Ciepło-zimno. Proszę bardzo. A, nagrzana. Wspaniale. Wspaniale. Nowicjuszom zalecam wejście do sauny na pierwszy stopień i posiedzenie w tym stanie. Rozpoznanie się, a potem wejście na drugi stopień pod koniec, powiedzmy, pierwszej serii, bo nie wiem, ile dałeś dzisiaj. Ja preferuję zawsze po 15 minut. Ale ci 15 minut pierwsze, zobaczymy, no, jak to, wiesz, jak będziemy się czuli. Ciało jest mądrzejsze i na pewno powie nam. Jakie korzyści w takim razie z takiej sauny zimowej, no bo po coś się to robi. Jakie korzyści? No, pozbycie się chyba tych wewnętrznych toksyn. O, bardzo. Do swojego organizmu. Wydalenie ich. Bardzo słusznie. Uważam, że toksyny są usuwane wraz z potem, który się wytwarza za pomocą właśnie naszych por. Otwieramy teraz pory i będziemy się relaksować, także koniec gadania, spoczywamy w ciszy. Na pewno układ krwionośny przyzwyczaja się do tej temperatury. Także robimy to zupełnie w odwrotnym stylu jak ostatnio. Tak, powiemy mniej więcej, jak jest samomorsowanie, jak jest z rozgrzewką, jak jest bez rozgrzewki. Tak jest. To już jest też pewien etap hartowania. Tak. Poznawania się właśnie z warunkami. Bo jak idziesz na zimny prysznic, to co ja zawsze robię po każdej serii, żeby zamknąć pory, to już oswajasz się z tymi warunkami. No i uważam, że świadomość też się rozwija dzięki saunowaniu, bo jest to pewnego rodzaju też rytuał. No. Więc jest to też takie duchowe zajęcie. Może być duchowe. No tak. Może być duchowe. Można odpalić kadzidła w saunie, można też zioła zapachowe wrzucić. Ja dzisiaj ze sobą wziąłem Amol. Amol wspaniale działa na zatoki, także teraz też właśnie spryskam nieco. Możemy zrobić solo, wiesz jak? No. Do wody Amol. No. I polać kamieniem. Właśnie tak też chciałem zaproponować. Preferujemy tutaj suchą, fińską saunę. Natomiast następne wejście to może być zmiana warunków. Zmienimy nieco wilgoć i tak. Jesteśmy po pierwszym wyjściu z sauny. Zobaczcie, mamy ze sobą szlafroki, czapki. Tak, i idziemy to sprawdzić. Pierwszy raz jestem tutaj, także założyłem czapkę, żeby mi głowa nie parowała. Wchodzimy do zimnej wody. Tak. Należy to zrobić. Należy to zrobić. Mamy minus 2 dzisiaj. Wchodzimy na waleta. No i co? Jest ważna informacja, że wieje lekki wiatr. Dokładnie. To jest dość istotne przy morsowaniu. Morsy wiedzą, o co chodzi. Mamy wspaniały akcent na plecach. Letni akcent. Palma. Palma z Copacabany. Wchodzimy tutaj. Bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie. Jesteśmy nagrzani od wewnątrz, to też jest zupełnie inaczej. To jestem w takim stanie, że spokojnie sobie mogę te zejścia do szyi wykonać. Też chodzi o to po wyjściu z sauny, żeby się oblać zimną wodą, żeby się nam pory pootwierały. No kurde, no super. Jest różnica, co?
pakujemy się z powrotem. Idziemy się grzać. Druga seria. Jak się czujesz? Super. Powiem ci, że... Jest fresh. Wow, jest fresh. Jest inaczej, totalnie. Krótkie pobudzenie, to nie jest siedzenie 5 minut z zanurzonym z dłońmi i szyją, tylko to jest takie... To jest taki strzał. I to jest bardzo zdrowe. Podnoszenie się z sauny tej. Mhm. Chyba właśnie... Z tego potu, zamknięcie por. Tak. Mhm. A jeśli dzisiaj... Po tym... Morsowanie by chyba nie przeszło. Mhm. Nie no, jest wiatr. Jest wiatr. Druga sprawa, po tym wykładzie mamy troszeczkę inne podejście. Tak. Soro, powiem ci, że... Tak, ten wykład w ogóle fajnie, super. To naprawdę się słuchało i wyszło. A więc jesteśmy po pierwszej serii i uczucie jest zdecydowanie inne niż przy samym zanurzaniu się i ekspozycjach na zimno. To nagrzanie, które właśnie stosujemy, i wyjście i zanurzenie się w zimnej wodzie powoduje, że ciało bardzo się energetyzuje. Bynajmniej u mnie czuję właśnie naenergetyzowanie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Chyba dla mnie na ten moment jest to najlepsza forma, najzdrowsza. Naprzemienne hartowanie. Tak. Bo sauna też jest hartowaniem. Bo to też jest wystawienie się, ekspozycja ciała na temperaturę o wiele wyższą. W drugą stronę. Tak jest. W ogóle ciało, organizm ma bardzo dużo pracy wewnętrznej, bo przystosowuje się najpierw do gorąca, a za chwilę do zimna. Więc dlatego też po takim treningu, bo jest wyczerpujący, należy zjeść obfity posiłek. Ja się podzielę. Zjadłem na długo gotowaną owsiankę na bardzo wolnym gazie. Na koniec dodałem gruszki. Które bardzo dobrze ogrzewają żołądek i nasz organizm, ale tylko kiedy są właśnie kilka minut w gorącym wrzucone, prawda? To właśnie może być to zatopienie w tej owsiance. Do tego dodałem też kakao ceremonialne, które ma dosyć dużo tłuszczy roślinnych i w taki oto sposób wybrałem się tutaj. Mm-hmm. Bardzo dobre śniadanie. No i co, zrobiliśmy to? No. Gorąco polecam. Bardzo ciekawe doświadczenie, pierwszy raz. Gorąco polecam. Gorąco polecam. To nie jest przypadkowe. To ja teraz gorąco polecam ekstrakty CBD, naturalna siła. Teraz sobie przyjmiemy CBD, żeby nasz układ nerwowy się ładnie ułożył. Wszystkie komórki nerwowe, które doznały szoku, stresu, będą miały możliwość się rozluźnić, zregenerować i działamy dalej. Piękny dzień się zapowiada. Zrobisz to? Należy to zrobić. Proszę, teraz tu, tobie. Jaki smak. Mhm. Pod język i niech się rozpuści ze śliną. Za dwie minuty, minutę połknąć. Dziękujemy.